Oni jednak zawsze nam pomagają w dźwiganiu naszego krzyża. Teraz, gdy żyją, czynią to dobrym słowem i przykładem, a po śmierci orędownictwem za swe dzieci, orędownictwem u Boga. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. I Ty, któraś współcierpiała, Matko. Dzwoni Chrystus, ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas ofierze. Bądźcie więc nasze ojca. Bym zwyciężał to.